Witam Was bardzo w kolejnym odcinku na serii Workers and Resources Soviet Republic. Antonowa Polska Ludowa. Tak mój kraj został nazwany przez pana Michała w komentarzu pod pierwszym odcinkiem. I o ile autor tego stwierdzenia nie będzie miał nic naprzeciw, mapa, na której gram, tak się będzie też nazywała. Antonowa Polska Ludowa. Tak więc lecimy sobie z następnym odcinkiem. W poprzednim odcinku moja republika powiększyła się, ubogaciła się o pierwszych obywateli. Oczywiście wielkie szczęście na nas spłynęło, że mamy wreszcie pierwszych obywateli, których tak naprawdę kupiliśmy sobie. Przywieźliśmy ze Związku Radzieckiego, repatrianci powiedzmy. No i oczywiście jest, bardzo się z tego cieszymy, my jako władza. No ale oczywiście za chwilę oni zaczną knuć albo narzekać, a będą mieli na co narzekać. Gramy na sezonach, a to powoduje, że rozgrywka w tą grę jest o wiele bardziej urozmaicona i utrudniona. Jest wrzesień, na razie pogoda jeszcze jest fajna, chociaż jak widzicie, kolorystyka się zmieniła od ostatniego odcinka. Temperatury zaczną spadać również, tak więc wypadałoby co? Ogarnąć ciepłownię. Tak, tak, trzeba będzie ogarnąć ciepłownię i w tym odcinku się tym zajmiemy. Popatrzyłem sobie, jakie mam dostępne ciepłownie w modyfikacjach. Jest tutaj ich dosyć duża ilość. Jest taka ciepłownia na bitumen. Dosyć ciekawa rzecz. Chyba wydajna. Wydajna musi być. Musi być niesamowicie wydajna. Ale to dopiero jak będziemy mieli własną rafinerię. I tutaj mamy różne rodzaje, chyba taki sam model, ale tutaj różnią się charakterystyką tego typu, że są bardziej wydajne, mniej wydajne i takie tam cechy. Tutaj mam fajne takie modyfikacje dotyczące poszczególnych miejscowości i najprawdopodobniej te ciepłownie tak wyglądają w tych miejscowościach. Jest Gdańsk Oliwa Heating Plant. Ciekawe, na pewno Gdańsk będę ogarniał. Jest ciepłownia z Olsztyna. Dlaczego żeby nie? W Olsztynie chyba 100 mil działał, tak więc najprawdopodobniej też będziemy tam rozbudowywali. Jest Rusocin Heating Plant. Nie wiem, co się znajdowało w Rusocinie. Takie wrażenie, jakby jakaś tam cukrownia może była. Nie wiem. Dobra. W każdym razie zobaczymy. Jeżeli znajdziemy na mapie gdzieś Rusocin, no to tam wkleimy akurat tą ciepłownię, która wydaje mi się chyba bardzo mała. Dodatkowo tutaj jest jeszcze ciepłownia, która mnie bardzo zainteresowała, bo ona jest opalana drewnem. Drewnem, które pozyskamy z drzew rosnących w okolicy, a jest tych drzew dosyć dużo. Tak więc budujemy dzisiaj to, ale zanim zaczniemy budować to, to najpierw co? Musimy pozyskać te drewno, czyli najpierw będzie kolejność była taka. Najpierw pozyskujemy drewno, rozbudowujemy ten przemysł, a dopiero ciepłownię. Najprawdopodobniej tak to będzie. Jeżeli chodzi o drzewo, to wybudujemy ZUL, Zakład Usług Leśnych. Chociaż to one chyba dopiero teraz tak się nazywały, kiedyś pewnie się inne w czasach wcześniejszych inaczej się nazywały, ale po prostu nazwiemy je, nie wiem jak się kiedyś nazywały, Zakład Usług Leśnych teraz to się będzie nazywało. I znajdziemy go w kategorii z różnymi, zakłady odzieżowe nie, miejsce wycinki drzew, o, albo niech zostanie miejsce wycinki drzew, przy czym, tutaj jest taki tip od razu, powiem wam tak, jak ten miejsce wycinki drzew postawicie blisko granicy, to on, znaczy, no, bo ci drwale, którzy tam pracują, oni za bardzo nie wiedzą, gdzie jest granica, oni pójdą do Niemców, wytną im tam i znowu będzie afera, że Polacy coś kradną. Tak więc będzie tutaj. Tylko jest kwestia tego, że aż tak blisko granicy nie mogę pociągnąć, bo akurat ten budynek potrzebuje ludzi. Ja chciałbym, żeby oni sobie z buta tutaj dochodzili. Tak więc już tutaj droga jest przygotowana, bo już wcześniej rozważałem, gdzie ten ZUL będzie. To tutaj go sobie postawimy. Pysznie. I on stoi. Dobra, tutaj od razu to wykupimy, chociaż nie, ten żwirnik sobie tutaj dowiozą, tylko będę musiał już powoli zacząć przypisywać, bo nie wiem, czy ten chyba promień jest tylko na 1000 metrów od biura budowy, tak więc jest taka sytuacja, że dobra. To na razie sobie odpuścimy, znaczy
wszystko się będzie działo, a my w międzyczasie, tutaj w tym miejscu gdzieś planuję tą ciepłownię. Mam nadzieję, że zdążę ją wybudować przed zimą, a jak nie, no to no nie będzie to fajnie. Nie będzie to fajnie troszeczkę, ale moi repatrianci są przyzwyczajeni do niższych temperatur, bo większość z nich pochodzi z Związku Radzieckiego. No właśnie, tutaj też budujemy to i to się ciągnie, tego nie będę w stanie wybudować. A, o właśnie, to kosztuje tak mało, że sobie to kupimy. Teraz tak, ten budynek wreszcie został wybudowany, ale tutaj nikt nie mieszka. Na razie nikt nie będzie tutaj mieszkał w ogóle, ponieważ wybuduję sobie szkołę. No i tu nawet budowa trwa, tak więc elegancko. Świetnie. Dobra, szkoła. Sklep. Zaraz sprawdzimy jeszcze sklep. Ale jeżeli chodzi o sklep, to była inna sytuacja. Tutaj teoretycznie byłbym w stanie wybudować, tylko że brakuje mi betonu. Muszę kupić resztę. Dobra, czyli kupujemy resztę. I teraz tak, schodzimy z automatów, które tutaj kupią, bo nie chcemy czegoś takiego. Zakup materiałów, jak to było z tych automatów się robiło? Za dolary, dobra, to chyba to. I to ściągamy, teraz jest zero. No i dzięki temu mamy następną rzecz do ogarnięcia, ale wcześniej przecież wybudowaliśmy już centrum dystrybucyjne, które... O, no właśnie. Idealnie ogarnąłem, zorientowałem się, mam nadzieję, że tutaj dopiero od niedawna brakuje tego paliwa. Tak więc kupujemy cysternę do przewożenia paliwa. I tutaj mamy kilka... O, są zisy! Zisy to jest w ogóle hardcore. Jak mówiłem, że gazy są bardzo fajne dla tych ludzi, którzy startują w latach 50. Tak więc zisy mają taką samą funkcję, jeżeli startujecie wcześniej. Ja wcześniej ich tutaj nie wrzuciłem i dlatego się zdziwiłem, dlaczego ich tych zisów nie mam, chociaż powinny być. Dobra, ten zis 50 na godzinę, 3000, nie, tutaj nie musi być duża beczka. Weźmiemy sobie taką, którą mogę pomalować i na czerwono, o, jest kolor czerwony, pomalujemy, to od razu widać, że niebezpieczna bestia jedzie i wybuchnąć może. Dobra, teraz tak, będziemy musieli oczywiście centrum logistyczne ogarnąć, co one będą musiały tu ogarniać, czyli ogarniają sobie tutaj i ogarniają sobie, mają przywieźć paliwo do tej stacji benzynowej. 30% to jest troszeczkę za dużo, wystarczy mi 10% tutaj, żeby tego paliwa było. 10% od 9,90 to jest 9 ton, mam nadzieję, że tutaj ta maszyna ruszyła, nie, jeszcze nie ruszyła, nie wiem dlaczego nie ruszyła. Powinna ruszyć. Aha, dobra, widzę, tutaj zepsułem. Tutaj trzeba ładować, a to wypiąć. No i ruszyła. Taką samą sytuację będę musiał tutaj zorganizować, jeżeli chodzi o dowóz żywności i mięsa. Dowóz żywności. Mam chlebowóz na gazie, wyobraźcie sobie. Chlebowóz, no, w Związku Radzieckim, bo te pojazdy są akurat radzieckie, chociaż już niedługo będą na pewno polskie. Warszawę mam. Warszawę. A no, ale tu trzeba by fabrykę wybudować. Dobra. Chociaż ona była chyba jeszcze nie była budowana. Nie, 40. Dobra, nieważne. Budujemy sobie, znaczy kupujemy tak, chłodnie, bo potrzebujemy do przewożenia O, taki kolor. Mięsa. Pyk. Za chwilę też będziemy musieli dołożyć do tego sklep. Wkładamy sobie sklep. Sklep jest gdzieś tutaj. Dobra, tutaj sklep. Dobra, i będziemy tam wyładowuj. 10%. Nawet więcej. Tutaj damy 30%. Ona i tak będzie teraz, nie, ruszyła, dobra. No i teraz jeszcze chleb wypadałoby. No to chlebowóz muszę, bo tutaj... Nie, to jest chłodnia? Kupiłem chłodnię, tak? To jest chłodnia, dobra. Natomiast, bo ja chciałem kupić chlebowóz i nie kupiłem chyba tego chlebowozu, tak? Chyba nie. Zresztą się upewnię, czy to jest chłodnia. Tutaj. Gazy, mięso wozi, dobra. Tak więc kupujemy sobie następny budynek, ten pojazd. Tym razem będzie to zamknięta skrzynia, tak? O, tutaj już jest dużo. Tych zisów też jest kilka opcji. Dobra, tutaj do przewozu zboża jest jakaś wersja, taka się nazywa grain. A tutaj ja sobie przyglądałem, jak ona wygląda. Tu jest coś jak gdyby bochenek chleba, czyli to jest ten
Chlebowóz, tak? Dobra, kupiłem go. Teraz ten chlebowóz od razu został tutaj automatycznie przypisany do budynku. Dobra, 30%, dobra, świetnie. Trzeba uważać, co są... Akurat ten centrum logistyczne będzie ogarniało wszystko tutaj, tak więc... Aha, jeszcze jedną rzecz to centrum będzie mi tutaj ogarniało, a mianowicie teraz, kiedy mam jedną z tych przyczep, jeden z tych gazów pójdzie tutaj. Tylko przeniesiemy go tutaj. Dobra. On będzie tutaj dowoził te materiały budowlane do tego automatycznie. I dzięki temu budynkowi to wszystko automatycznie będzie się tutaj rozgrywało. Teraz sobie zobaczymy, dlaczego tu się nie chce budować. Ponieważ... nie wiem, dlaczego tu się nic nie chce budować. Beton, żwir powinien być przywożony. A, już wiem, dlaczego żwiru nie ma chyba. Nie, no żwir powinien być. Ale, dokładnie, jeszcze to chcę wybudować. Ja tu już stal przywiozłem, nie będę w stanie przywieźć części mechanicznych, tak więc ten kawałek muszę kupić. Kupię sobie za to. Tak więc już jest na tyle tutaj ogarnięte. Chyba... No i chyba... Dobra, tu już widzę, że ten żwir dowożą. Dobra. Teraz usuwam objazd. Objazd, który był wybudowany w poprzednim odcinku, po to tylko, żeby wybudować tutaj tą szosę. Tutaj utwardzona jest droga. No i chciałem wybudować objazd. Dobra. Usuwam sobie objazd. Pyk. Dobra, pyk. Ciągniemy tak. Tutaj. Tutaj jest objazd usunięty. No i tutaj asfalt jest, tutaj będziemy coś robili, na razie nie, tutaj drogę też będziemy poprawiali. Czyli mam już to. W międzyczasie tutaj zdecydowałem się, że postawię panelak. Panelak to czeski blok. On będzie tutaj, będzie mieszkał 30 osób, chyba 35 osób, zresztą widzicie, ten dźwig już tutaj pracuje. Chyba w złym miejscu go postawiłem. No dobra, być może go w przyszłości gdzieś przestawimy. Nie jest to dobre miejsce, ponieważ chodniki, tutaj nie wstawię chodników i żeby tutaj przejść, nie będę mógł chodnika pociągnąć. Chyba, żebym jakoś tyłem pociągnąć ten chodnik, nie wiem, nie wydaje mi się. No ewentualnie ja im wymuszę pracę, tyle tylko, że oni będą musieli dzieciaków odprowadzić do szkoły, iść do sklepu i będą obchodzili to aż tak dookoła. No tak mnie nie za bardzo mi z tym wyszło. Dobra, tutaj w międzyczasie żwir został dowieziony, to resztę mogę sobie podbudować. Zatrzymać w odpowiednim miejscu, no i znowu deski, stal to będzie tutaj dowieziona, tylko trzeba pamiętać, żeby to z powrotem, żeby tą budowę tutaj wznowić. Dobra, lecimy sobie z czym teraz? Jeszcze jedną rzecz tutaj. Będziemy mogli, o ile betonowozów przez jakiś czas nie będę miał, z tego co mi się wydaje, zresztą zaraz sobie sprawdzę, czy nie mam czasami, jak tą paczkę zisów wrzuciłem, czy tam betonowozy nie są dorzucone, chociaż nie wydaje mi się. Czy zisy mnie uratują, betonowóz? Nie widzę. One będą później, niestety. Dobra, to z betonem dalej będziemy się męczyli tutaj, ale asfalt to ja mogę sobie już zacząć powoli kręcić, tak? Mam cysternę tutaj do wożenia bitumenu. Owszem, ona może wozić też bitumen. Więc tutaj żwir należy też to podkręcić i będziemy budowali. W odpowiednim momencie wykończymy i reszta tutaj będzie dowiezione. Dobra, pyk. Przywrócić tutaj pracę i zostanie dowieziona stal. I tylko stal, żeby tutaj mi dowieźli. Dobra. Lecimy sobie dalej. To będę też musiał tutaj wybudować. To też chyba od razu przypiszemy do jakiegoś biura budowy. Niech się buduje. Pyk, pyk, dobra. Tutaj w okolicach Szczecina, tak jak w poprzednim odcinku, planuję jeszcze zakład chemiczny Police. Stocznie buduję, wybudowane będą dwa porty i elektrownia Dolna Odra będzie gdzieś tutaj. Na razie są tylko tyle planowane. I oczywiście już zimową porą, kiedy... bo wiecie, kiedyś to zimy były naprawdę przekozackie. Tutaj będzie Odra skuta lodem, to wtedy sobie zaczniemy, położymy sobie most drewniany, taki tymczasowy. No ale właśnie, żeby mieć most drewniany, to trzeba mieć dużo desek. Jeżeli już mamy zakład usług leśnych, to wypadałoby, aby... Co?
wybudować tartak niedaleko i tartak będzie wybudowany w takim miejscu. Właśnie się zastanawiam, gdzie by stawić ten tartak. Tutaj będą chyba budynki postawione. Tutaj będą... Chociaż nie, tutaj może by budynki mieszkalne postawić. Nie, tutaj będą budynki mieszkalne postawione. Tak. Tak więc tartak postawię sobie, powiedzmy tutaj, w tym miejscu. Jest to... Nie będę używał modyfikacji, tylko... Zresztą chyba nawet nie mam takiej modyfikacji. Postawię sobie standardowy tartak, ale... Mógłbym oczywiście podłączyć go tak, żeby automatycznie pobierał te deski, ale to jest tylko... On jak wytną drzewo Niemcom, no to oczywiście, że się tak wyrażę, to oczywiście zniszczę ten budynek i gdzieś go przyniosę gdzie indziej. Chociaż można by tutaj nasadzać las, no ale Niemcom nie będę nasadzał, co nie? Bez przesady. Dobra. Taka była retoryka w latach, zaraz po wojnie, kiedy ta nienawiść do wszystkiego, co niemieckie, było niesamowicie duża. Tak więc my tutaj też tą retorykę stosujemy. A teraz przyjaźń polsko-niemiecka kwitnie. O, wszystko jest. Chodzi o to, żeby biznes się kręcił. I chyba tak powinno być. Jednak biznes najważniejszy jest. Pamiętamy, co się zdarzyło kiedyś, ale musimy pamiętać o przyszłości. Dobra. Tutaj wybudujemy sobie coś takiego. Tartak. Dlaczego? Bo tutaj chcę magazyn sobie jeszcze dołożyć do tego tartaku. I ten magazyn będzie istotny. Dobra. Pyk. Tutaj żwir za chwilę będzie dowieziony, pod warunkiem, że to przypiszesz, Anton. Dobra. Jest pysznie. Dobra. Nie będziemy tutaj ściemniać. Aha, tutaj ludzie. Czy ludzie tutaj są? Nie, tu jeszcze ludzi nie ma. Ponieważ tutaj budują szkołę. Ta szkoła idzie, budowa tej szkoły idzie jak krew z nosa. To trzeba będzie chyba kupić, bo to... Nie, no bez przesady, 70. Dzięki temu tutaj sobie kupimy... Właśnie, kupimy obywateli Antonowej Polski Ludowej. Zaprośmy ich. Imigrantów z trzeciego świata. Nie no, nie no. Naprawdę? Dobra, ruska myśl techniczna jest bliższa. Dobra, jest najlepsza, tak więc zaprosimy 10 imigrantów z trzeciego świata, to może później, ale z bloku radzieckiego zaprosimy. Dobra, 10 i tutaj idealnie jeszcze 5, ale ekspertów, czyli osoby z wyższym wykształceniem. No i tutaj, żeby ci eksperci nie robili przy łopacie, to już trzeba będzie coś z tym zrobić i wskażę im kierunki. Znaczy, oni zostali, dostają nakaz pracy. Skończyli studia i muszą odbębnić od, że też się tak wyrażę, Antonowa Polska Ludowa, co prawda ich nie wykształciła jeszcze, ale kupiła ich jako wykształconych od... no dobra, nie będę... chyba się... nie będę tego wątku już ciągnął, ale chodzi o to, żeby oni chodzili jednak tutaj pracować. I żeby... Kurczę, będą rusyfikowali moich dzieci. Znaczy młodzież polską, Antonową. Ach, kurczę. No dobra, no. Gdzieś skąd musi ta nauka przyjść. Dobra. Tak więc tutaj jest tego typu. Ten kierunek został wybrany. Niestety nie mogę chyba rozdzielić, gdzie oni mogą pracować, ale wezmę też, rozdzielę ich tak, żeby pracowali mi w sklepie. Bo sklep też jest kluczowy i na tym w tym momencie oni będą też... pracowali chyba tutaj. Te 3 punkty ogarną. Jeżeli chodzi o to, to już jest tak fajnie zrobione. Tutaj kryszy... Tutaj też mało ludzi pracuje. Bo chyba budowa wciągnęła dosyć dużo osób. A też nie. To nie wiem, gdzie oni są. Nie wiem. Może na pochód pierwszomajowy poszli, ale w październiku. Szykują pewnie, kurczę, jakąś ten... Jakąś... Akademię na rocznicę rewolucji październikowej. A, jeszcze trochę czasu mają. No ale dobra. Nie mogą dać plamy, że się tak wyrażę, tak więc szykują. Tutaj jeden pracuje. No mało, kurczę, nie wiem, gdzie oni poszli. Chyba pod sklepem wszyscy siedzą. Aktualna liczba klientów. Też nie wiem, gdzie oni... Może kulturę? Tutaj aż 3. Przy kulturze to zawsze, wiecie, jest aż... Tutaj jest lekka robota, to zawsze... Zobaczcie, 3. Siedzi w robocie. Temperatura w budynku zbyt niska. No tak, inteligenci zawsze narzekają. Jak zbyt niska? 10 stopni Celsjusz na plusie.
Kurczę, to jest idealna temperatura. Nie, właśnie widzę, że temperatura zaczyna spadać szybko, tak więc lecimy jednak z tą budową tejże ciepłowni. Chociaż no to ja mówię, no inteligencja zawsze narzeka i zawsze narzekać będzie, nie? Dobra, tutaj sobie wybudujemy, troszeczkę oddalimy. No dlatego, kurczę, źle, że postawiłem. Trzeba było tutaj postawić, ale tutaj być może jakieś gospodarstwo rolne postawimy. Kto wie. Zobaczymy w przyszłości, co tu będzie stało. Tak sobie tutaj postawimy ciepłownię. Dobra, niech sobie buduje się. Dobra, na razie musimy uzbroić się w cierpliwość. Tak więc zrobimy sobie tutaj cięcie. W listopadzie można powiedzieć, że jest rzeźko. Minus 8 stopni w tym momencie. No jak widzicie, tak to często bywało w gospodarce planowej, że niestety plan nie został wykonany, ciepłownia nie działa, ale nikt oczywiście konsekwencji nie poniesie, bo w międzyczasie była przecież kolejna rocznica rewolucji październikowej, no i wszystkie moce poszły na to, aby uczcić tą rocznicę rewolucji październikowej, tak więc za chwilę tam wrócimy. Teraz tak, co tutaj w międzyczasie się jednak udało? Z racji tego, że robotnicy leśni pracują w lesie i nie wiedzą za bardzo, kiedy jakieś tam rocznice są, tak więc oni pracowali, dzięki temu już tutaj drewna trochę jest pozyskanego, 21 ton. Jak to w gospodarce planowej, wszystko musi być policzone, tak więc w tym przypadku drzewa też zostały policzone i dokładnie wiemy, ile jeszcze drewna pozyskamy, ile ton drewna pozyskamy jeszcze z tego lasu. Dokładnie 771 łącznie z tymi kradzionymi. Dobra, tutaj za chwilę będziemy mogli to ogarnąć. Tak więc tak, jeżeli chodzi o tartak będzie budowany. No już tak powolutku niech się tam buduje, on nie jest na razie w tym momencie nam potrzebny. Szkoła wybudowana została, jeszcze musimy ją nazwać. Szkołę powinniśmy nazwać. Tak więc SP, szkoła podstawowa numer 1, nie wiem czy w Kołbaskowie, nie wiem, czy w Kołbaskowie jest SP numer 2 i nie wiem w ogóle, czy jest SP jakieś, tak więc ciężko mi powiedzieć. W każdym razie, jeżeli jest SP 1 przynajmniej, to pozdrawiamy wszystkich absolwentów owej szkoły. Tak więc mamy szkołę, która nie potrzebuje ogrzewania, zresztą te budynki też nie potrzebują ogrzewania, tak więc nie za bardzo się śpieszyłem z budową tej elektrociepłowni, czy tam w sumie ciepłowni. Fajnie by było, gdyby była modyfikacja elektrociepłownia, to też było fajnie, nie? Natomiast ta ciepłownia jest potrzebna do tego, aby tutaj dostarczyć ciepło, ponieważ w panelakach potrzebujemy ciepła i to było w zamyśle jak gdyby takim, jak gdyby z wyprzedzeniem wybudowanie tej ciepłowni. Zresztą ta ciepłownia będzie dostarczała ciepło do Szczecina. Ona nie jest zrobiona po to, aby dostarczać ciepło tutaj, bo tak jak mówiłem, te budynki mają wiele fajnych, ciekawych rzeczy i między innymi jedną z takich fajnych rzeczy jest to, że nie potrzebują ogrzewania, tak więc takie naprawdę hardkorowe to są fajne budynki. Natomiast ciepłownia była potrzebna, ponieważ muszę się przygotować już jak gdyby na następny sezon. W następnym roku mnie tutaj już nie będzie, ponieważ ta mapa została przygotowana w taki sposób, aby nie było czegoś takiego jak wielu graczy ma i ja również, żeby skupić się na jednym małym wycinku mapy. Ta mapa nie pozwoli wam się skupić na jednym małym wycinku mapy, ponieważ tutaj nie znajdziecie wszystkich zasobów. Najczęściej szukacie coś takiego, sobie patrzycie zasoby. Jeżeli znajdziecie w jakimś tam punkcie wszystkie te zasoby gdzieś tam w jakiejś odległości niedalekiej, to tam budujecie jakieś tam miasto. Tak, a tu nie chodzi o to, żeby budować miasto, tylko całe państwo. Tutaj nie będzie to możliwe, ponieważ zasoby są rozrzucane. Na przykład na północy w ogóle nie ma węgla. Znowuż, jeżeli chodzi o rudy żelaza, jest tylko i wyłącznie jedno miejsce takie bardziej bogate. Jeżeli chodzi o ropę, to jest też raczej na zachodzie i na południowym wschodzie. Jeżeli chodzi o rudę uranu, to jest tylko i wyłącznie jedno miejsce, gdzie takie
złoża się znajdują i tak samo jeżeli chodzi o rudy boksytu. Tak więc tutaj może być taka sytuacja, że większe... Dodatkowo fakt, że tutaj nie ma przejścia granicznego wymusiło na mnie, że ja tutaj nie mogę rozpocząć rozgrywki, tylko musiałem rozpocząć przy jednej z tych granic. Tak więc no, chcąc nie chcąc zaraz będę musiał bardzo szybko uciekać ze Szczecina, bo jeżeli za długo tutaj posiedzę, mogę zbankrutować, że się tak wyrażę. No więc to już jest wybudowane. Dobra, puszczamy sobie podstawę czasu, bo zaczynamy tutaj robić kilka rzeczy. Czyli tak, jeżeli mamy już tutaj drewno, to należałoby te drewno z lasu przywieźć tutaj na miejsce. Na miejsce składowania. Do tego będę potrzebował specjalne sprzęty. Otwarta skrzynia. No właśnie, one nie działają. No i się magia zaczęła, widzę. Też śnieg zaczyna padać elegancko. Coś tutaj dostałem również. Okej. I coś w międzyczasie. Okej. I coś jeszcze w międzyczasie. Wagony generalnie dochodzą mi cały czas. Aha! Ostatnia szansa na zakup. No bardzo mi przykro, ale nie zdążyłem tego zakupić. Dobra. A więc kupujemy sobie Zisa. Wydaje mi się, że ten 3-tonowa wersja to mi wystarczy. I ona tu będzie ogarniała. To, dobra, śniegu trochę napadało. Szybko będzie padało. Zaraz wam wytłumaczę. Będę musiał zatrzymać znowu, żeby wam wytłumaczyć kilka rzeczy. Tutaj będę próbował oddzielić tą część Szczecina, gdzie będzie część taka, gdzie będą mieszkańcy i tak dalej, biura, szkoły, jakieś inne rzeczy. Od części przemysłowej, która produkuje zanieczyszczenia. Między nimi robię taką granicę, gdzie są na przykład magazyny i rzeczy, które nie generują jak gdyby zanieczyszczeń. Z drugiej strony wspierają przemysł. Czyli tutaj będzie taka część magazynowa. Tutaj mogłem jednak to wrzucić jednak tutaj, w tym miejscu postawić. No ale dobra, ta ciepłownia została tutaj. Tak więc tutaj będziemy rozwijali inne budynki, magazyny i tak dalej. Więc taka jest moja wizja. I tak samo będzie tutaj, czyli jak zakład w Policach będzie wyrzucony gdzieś tutaj, to będzie właśnie gdzieś tutaj będą magazyny, ewentualnie dworzec kolejowy czy coś takiego. A tutaj zostanie już ta część mieszkalna, tak? Łącznie z rekreacją gdzieś nad brzegiem Odry. Fajnie by było, gdyby ją uregulować trochę. Chociaż akurat... No dobra, nieważne. Co tu jeszcze jedną rzecz zauważyłem? Owszem, te domki są świetne, niemniej jednak zaczyna tutaj postęp erozja. Jak gdyby to można powiedzieć. Uciekają mi ludzie z racji tego, że zbyt wiele rzeczy powinno być w tej małej miejscowości, a ich nie ma. Więc będę musiał wybudować bar. Będę musiał wybudować własne ogrzewanie, dobra. Będę miejsce sportowe, zobaczcie. To jest jednak duży problem. I przedszkole. Przedszkole jest bardzo ważne. Tutaj już postawiłem sobie, tu już śnieg napadał, tak więc... Nie widzicie tego, ale jest chodnik, już przygotowałem. I najpierw tutaj, w tym miejscu sobie wybuduję... Dobra, niech ten czas leci. Bo tutaj rzeczywiście, żeby się woziło. Wybuduję sobie jakieś boisko. Lepiej z modyfikacji jednak będzie, bo tam jest wiele ich. Boisko, czy rekreacja, jak to się nazywa? Sport, dobra, kategoria sport. No i tutaj... nie chciałbym wydawać dużo pieniędzy. Widzę, że beton jest. Nie wiem. O, widzę, że tu jest nawet sportowa hala, która ma jeszcze dodatkowo jakieś... Okej, która ma wpływ na turystykę. To na pewno w mieście postawimy. Fajnie, że jest taka sala. Taka, ona będzie naprawdę zyskiwała tutaj. Sports ground. Takie bardzo basic. Nie no, chciałem wybudować jakieś boisko sportowe. Tu jest zbyt duże, to jest zbyt duże. To nie, tutaj football pitch, dobra, football wybudujemy, nie wiem, nazwiemy to jakiś klub, nie wiem, Orkan, typu, wiecie, taką fajną nazwę, Orkan
Albo zresztą piszcie w komentarzach. Jeżeli ktoś dotrwał do tego miejsca, to niech sobie znajdzie jakąś nazwę, dzięki której będziemy mogli tutaj nazwać ten klub sportowy. Dobra, tutaj nic nie będę budował, to dowiozą żwir. Następnie przedszkole wybudujemy, bo to będzie potrzeba. Wybudować przedszkole. Przedszkole są bardzo ważne. Ja tutaj mam takie playgrounds, więc one są w sumie też fajne. Nie wiem. Nie ma żadnego. Dobra, playground. No weźmiemy sobie byle jakie. No w sumie one wszystkie są takie same, tak naprawdę można by powiedzieć. No sobie postawię tutaj w takiej pozycji. Dobra, playground. I jeszcze zostanie mi jedno tutaj miejsce. Tu najprawdopodobniej powstanie jakiś budynek. Oczywiście mógłbym postawić bar, no ale wiecie, przy przedszkolu bar, no tak nie za bardzo. Tu mógłbym postawić, chyba tutaj postawię ten bar, chociaż bliskość tartaku może spowodować, że pracownicy się tutaj będą alkoholizować. No ale wprowadzimy restrykcje, że alkohol będzie sprzedawany po pewnych godzinach tylko. No i tyle. Dobra, bar teraz musimy postawić, źródło. Bar. Co z barów? Tu widzę rural pub. Dobra, taki wioskowy. Ale kurczę, on jest duży jednak. No dobra. Tutaj tak zwana mordownia będzie. Chociaż nie, wiecie co? Wiecie co? Chyba koło palaczy. Są bardziej hardkorowi, oni bardziej potrzebują tego. A mi się wydaje. Chociaż nie, tutaj postawimy bliżej, bo ten budynek chyba będzie likwidowany, a tutaj więcej wybudujemy, tu będą mieszkania, jakieś takie rzeczy. Dobra, no to w takim układzie tutaj wybudujemy. O, coś takiego, odsuniemy troszkę. Pyk. Elegancko i się buduje. Co jeszcze nam zostanie? Z racji tego, że już jest majątek narodowy, to należy powołać ochotniczą straż pożarną, aby chroniła ten majątek narodowy przed pożarem przynajmniej. Przy czym to ten budynek już sobie stawiam w miejscu, które będzie jak gdyby oddzielało tą funkcję produkcyjną, generującą zanieczyszczenia od tej mieszkalnej, rekreacyjnej, takiej urzędowej. Czyli ten budynek postawię tutaj, dzięki temu on będzie ogarniał to i tutaj. Oczywiście najprawdopodobniej tutaj postawię OSP jakieś, a PSP będzie gdzieś tutaj w Szczecinie. Dwa takie budynki postawię. Dobra. Tak więc lecimy w modyfikacjach, bo tam zawsze ciekawe rzeczy się znajdują. W kategorii remiza znajdujemy coś takiego jak OSP skrzynka. Ciekawie to brzmi. No i taki fajny, malutki budynek, elegancko, bardzo fajnie się tutaj wpisuje. Przy głównej drodze, tylko że musi być wyjazd dla... Nie wiem co to będzie, aha, to będzie ZIU zapewne. Chyba? Ale on będzie potrzebował prądu też. Ten prąd będzie i tak za chwilę będzie ciągnięty. Więc będzie potrzebował tutaj prądu. No to za chwilę też to będziemy dobudowywali. Dobra, i tutaj sobie wybudujemy. Tak więc już większość tych budynków mamy zaplanowane. Dodatkowo jeszcze jest jedna taka sytuacja. Z racji tego, że spadł nam śnieg, musimy go odśnieżać. Otóż jeżeli nie odśnieżamy, to po prostu prędkość spada nam i pojazdy, które się poruszają po tych drogach, jeżdżą wolno. Więc trzeba je odśnieżyć i wyposażyć je. Znaczy kupić pługi, które będą odśnieżały i ten budynek też powstanie, tylko nie wiem gdzie to jest. Utrzymywanie infrastruktury, tak? To jest ten budynek, tak? O kurczę, to jest potężne. No i dobra, baza będzie główna, no gdzieś tutaj. Tutaj będzie. Tak jak mówiłem, będziemy rozdzielali te dwie funkcje. Może nawet gdzieś tutaj postawię sobie tą bazę. No ona, podejrzewam, że w tym roku ona nie ruszy, ale w następnym roku powinna ruszyć. Nie wiem, czy ona potrzebują ludzi, żeby tutaj pracowali ludzie. Dobra, to ładnie wpisać jeszcze w tą siatkę. Teraz ciężko mi się będzie wpisywać w siatkę, bo nie widzę siatki, bo na śniegu siatki nie widać tak za bardzo. Dobra, a tu jeszcze zobaczymy, zostawimy sobie ewentualnie, no gdzieś tyle.
Dobra, pyk. Dobra. No i to sobie wybudujemy to wszystko. No i generalnie jeszcze zostanie nam coś takiego. Dowieziona została stal na miejsce. Dobra, budujemy sobie, bo już resztę to musimy sfinansować. Dał nam 8000. W tym momencie powstaje nam ciepłownia. Jak się ona będzie nazywała? Kobaskowa ciepłownia. Dobra, elegancko. Wygląda spokojnie. Znaczy jest fajnie. Nazwa, tak więc tutaj jest już. Mam nadzieję, że ktoś tu przyjdzie i napali w tej ciepłowni. Jakaś dobra dusza tutaj dojdzie i napali. Za chwilę tam ktoś dojdzie. Dobra. Czyli jest już chyba wszystko mam ogarnięte. Teraz, żeby tam w ogóle ktoś przyszedł napalić, no to musimy oczywiście drewno tam zawieźć, tak więc będę musiał kupić. Nie muszę już przewozu ściętych drzew, ponieważ jeżeli jest dostarczone do miejsca składowania drewna, to już mogę to używać zwykłą, otwartą skrzynię. Tutaj sobie kupimy gaza jakiegoś. Na razie takiego, żeby dużo dowoził. Drewna ile? 7 ton, dobra. I ten gaz będzie dowoził. Na razie to zrobimy na sztywno. Być może powinienem go zrobić przez centrum dystrybucyjne, być może tak będzie. Ale ustawimy sobie na razie na sztywno i lecimy z tym gazem. Z gazem, bo jest minus 11. Ale tak jak mówiłem, akurat te domki produkują sobie ciepło same, więc nie ma jakiegoś dużego problemu. Tutaj jeszcze w tej miejscowości będę musiał wybudować Pewex. I Pewex będzie, no być może tutaj nawet wybudujemy Pewex. Ewentualnie tutaj mógłbym wybudować Pewex. To usytuowanie tego kiosku jest złe. Tutaj tego budynku też jest złe, ale no kiedyś w przyszłości zburzę to. Chodzi o to, że tutaj te, chyba już mówiłem w dzisiejszym odcinku, tutaj będzie problem z zrobieniem, chyba nie będzie możliwości zrobienia ścieżki. To jest dosyć istotne, nie da się połączyć, chociaż dało się jakoś połączyć. Dobra, elegancko. Dało się jakoś połączyć. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to powiezie. No, mam taką nadzieję. Dobra. Tutaj się buduje. Tutaj się buduje. Tutaj za chwilę będzie wożone. Czy nie? A, ten, gdzie on jedzie? Aha, bo drewno gdzieś też mogło być wycięte tutaj, tak? Nie wiem. A, no tutaj gdzieś załadował te drewno. No dobrze. Czyli elegancko, w następnym odcinku powiedzmy, że na razie mam tylko te budynki wszystkie rozplanowane. Trzeba będzie też pomyśleć o rolnictwie. Rolnictwo będzie gdzieś tutaj. Z drugiej strony można by rolnictwo tutaj umieścić na tej granicy, bo one tam aż tak mocno nie brudzi. Ale tutaj sobie postawimy rolnictwo. Tam będziemy używali te domki. One nie potrzebują nawożenia. Sorry, nie nawożenia. Kurczę, nie ta gra, Anton, nie ta gra, ocieplenia i innych takich rzeczy, zobaczymy, tylko wiecie to, na tym poziomie, na którym ja gram, widać, że rzeczywiście muszę dbać o to, żeby wszystko było ogarnięte. Jeżeli brakuje czegoś, to w tym momencie bardzo szybko mi uciekają ludzie, a co się wiąże z dużymi tak naprawdę pieniędzmi, ponieważ tutaj zasiedlenie kosztuje bardzo dużo i w tym panelaku też za chwilę będziemy tutaj zasiedlić musieli, ale poczekamy, już jest drewno? Jest, dobra, tak więc sobie zasiedlimy. No początkowo ile kosztuje? 10 osób to jest 3900, to jest dużo naprawdę, a tutaj w międzyczasie już na tym odcinku ja kupiłem tutaj 15 osób i zobaczcie, 7 już uciekło z racji tego, że tak to wszystko wygląda. To też jest spowodowane tym, że za mało ludzi mam, tak więc za mało mam ludzi, aby na przykład nie mam ludzi w sklepie i tak dalej, bo jest za mało. Czyli trzeba ruszyć tą miejscowość na odpowiednie. Dlatego zdecydowałem się wybudować tutaj panelak, żeby jednak no musi być jakaś część osób, aby utrzymywała tą miejscowość, podtrzymywały te funkcje, które są niezbędne do tego, aby ta miejscowość funkcjonowała, tak? Czyli
zamyśle możecie sobie postawić domy po to, aby tutaj mieszkali ludzie, którzy będą pracowali tutaj. Niemniej jednak trzeba wziąć pod uwagę, że ci ludzie z racji tego, że korzystają ze zdobyczy, jakie wywalczyła nasza klasa pracująca właśnie podczas rewolucji, czyli mają prawo do wypoczynku i oni korzystają z tego prawa do wypoczynku, czyli tylko część czasu poświęcają na pracę. Czyli jeżeli tu jest 15 osób, a potrzebujemy na przykład 5 osób, żeby pracowały w fabryce, to nie oznacza się, że 10 będzie się osób obijało. Nie, to 15 to nawet chyba za mało jest, żeby tutaj ogarnąć fabrykę, która potrzebuje non-stop, bo pracuje w trybie ciągłym, bo potrzebuje 5 osób. A dodatkowo są potrzebne osoby, które podtrzymują funkcję tą, te jak gdyby służebne. No, czyli no, podtrzymują te funkcje, które są przynależne do każdej miejscowości, czyli muszą ogarnąć handel, muszą ogarnąć szkolnictwo, muszą ogarnąć oświatę i tak dalej, i tak dalej. Czyli dlatego zdecydowałem się na ten panelek i tutaj będzie za chwilę jeszcze więcej ludzi, ponieważ potrzebuję właśnie czegoś takiego, żeby było więcej ludzi, żeby mi ludzie nie uciekali. To tak brzmi, jak gdyby. Lepiej, zresztą zawsze ja przynajmniej próbuję mieć coś takiego, aby mieć bezrobocie lekkie, chociaż w gospodarce planowej bezrobocia nie powinno być. No dobra, ale my tutaj sobie dalej tutaj imigrantów dociągniemy, jeszcze 30, żeby to, o czym mówiłem przed chwilą, tutaj już chyba nawet zaczęło się, jeszcze nie wiem, czy się zaczęło, ale za chwilę mam nadzieję. Aha, dobra, tu jeszcze przypiszemy sobie, gdzie oni mają pracować, tak więc wymusimy trochę, żeby tutaj się zainteresowali. Będą pracowali w tym, kluczowe funkcje, kluczowe firmy jak gdyby ogarnę. No i w tym momencie, jeżeli będzie podaż, nadwyżka, jeżeli chodzi o pracowników, to wtedy też kupię tutaj autobus w bazie budowlanej, aby oni już ten rozwozili troszeczkę. Mam Zisa i takiego Zisa. Na pace będą jeździli. 20 pasażerów, 70 na godzinę. No, a dlaczegożby nie? Dobra, teraz będę mógł jeszcze przypisać sobie coś takiego. Jak ci robotnicy tutaj. Pyk. Już, a czekajcie, jeszcze nie przypisałem tego. Źle to zrobiłem. Dobra. I teraz, z racji tego, że w międzyczasie powstało tutaj kilka budów, to trzeba też ogarnąć, bo oni przychodzą tutaj robić. Co jest dla nas istotne, najistotniejsze w tym momencie? Możemy wybierać, czy rozbudowa tego, czy budowa tego. Dobra, one będą tutaj wszystkie rozbudowywane. Dobra, to będziemy musieli chyba tutaj dokupować, tak? Pyk. Dokupować, pyk. I tutaj, nie, tu już jest dobra, to też, a widzicie, przyszedł ktoś tutaj robić już. Dobra, to świetnie, niech robi. Dobra, tutaj pracuje, na razie nikt nie pracuje, widzę. Ale to teraz jak jest tych osób, które będą, zobaczcie ile teraz jest tutaj, 8, chodzi właśnie, dobra. Wyrżniemy cały, wyrąbiemy las tutaj. Zasadzi się nowe, albo ewentualnie tamtą, drugą wycinkę. No i tutaj zaczęła się już, zaczęła się produkcja ciepła. Jak widzicie, w panelaku też zapewne temperatura podskoczy elegancko, czyli to już zaczęło działać. I tutaj też temperatura podskoczyła, tak więc i zaczął personel przychodzić do roboty. No i być może będzie z czegoś, z tej mąki chleb będzie. Tutaj pracowników, robotników jeszcze nie mam, czyli nie ma nadwyżki. Nie ma nadwyżki, nie ma bezrobocia, czyli trzeba będzie budować następne budynki. No bo oczywiście tu jest 30 osób, ale część z nich to są osoby na przykład uczniowie, tak więc tak dalej. Trzeba by tutaj się zagłębić tą całą, ile tutaj tych osób jest? 10, zobaczcie, nie? A pracujących, czekajcie, gdzie są pracujący? Dorośli. Dorośli... ile jest? 20... Dorośli plus 21. A. I jeszcze to.
To jest właśnie, czterech, zobaczcie, nie pracuje tylko dlatego, że nie ma przedszkola. Przedszkole jest najważniejsze w tym momencie. Przedszkole powinno być chyba na równi budowane ze szkołą, tak mi się wydaje. Dobra. Ciepłownia ruszyła, to było najważniejsze w tym momencie, czyli pierwszy sezon grzewczy rozpoczęty, ciepłownia funkcjonuje, no, oczywiście opóźnione było to. Pozyskiwanie drewna do tej ciepłowni jest ogarnięte, jak widzicie tutaj, kurczę, dosyć dużo tego drewna jest spalane. Ta ciepłownia jest dosyć wydajna, tak więc chyba sobie tu obniżymy ilość pracowników, którzy pracują w tej ciepłowni. Do dwóch, o, okej, okay, żeby nie było zbyt wiele osób, bo tak naprawdę w tym momencie ona nie za bardzo ma tutaj, nie powinna za dużo pracować, bo nie ma zbyt wiele rzeczy do odcieplania. No nie wiem, czy ona nie będzie za mała dla Szczecina całego, trzeba by przeliczyć, pomyśleć. Chyba jest za mała, chyba, ale ewentualnie będziemy mogli wybudować drugą taką. Najważniejsze, że nie musimy płacić za opał, bo opał mamy z niemieckiego lasu. Jeszcze tutaj nie wycinałem w niemieckim lesie. Dobra. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodoba. W następnym odcinku będziemy próbowali troszeczkę już pójść poza. Będziemy budowali most na... Chociaż tak, no most na... Dobra, nie będę spoilerował. W tym odcinku wszystko. To wszystko. Pozdrawiam. Na razie.